Dzień dobry Państwu. Sklep PGG podał, największy sprzedawca polskiego węgla na naszym rynku, podał nie tak dawno, 3 dni temu, bardzo ważną informację w zakładce aktualności. Przeczytam. Informujemy, że limit zakupu węgla w sklepie internetowym PGG od poniedziałku 6 marca ulega zwiększeniu do 5 ton na klienta rocznie. Dla wszystkich sortymentów węgla, włącznie z węglem workowanym. Kiedy pojawia się taka informacja, to oznacza, że w sklepie są pewne, nazwijmy to, nadwyżki węgla. No, w pewnym małym cudzysłowiu, ponieważ nie jest to taka nadwyżka, żeby tutaj wszędzie wszystko świeciło na zielono, żeby towar był wszędzie dostępny. Widzimy, że brak towaru, oczywiście już dawno jest po sesji, tutaj nie ma miejsca teraz sprzedaż tego, ale gdyby węgiel był w dostatecznych ilościach takich, że w każdej chwili można go kupić, to oznaczałoby, że będzie presja na spadek cen, ponieważ to są prawa rynku. Jeżeli jest duża podaż, cena spada. Jeżeli podaż jest mała, a popyt duży, cena rośnie. No i problem właśnie w tym dla PGG, że zaczął maleć popyt. Strona popytowa się zmniejszyła, no i bywały takie momenty, które ja tutaj zarejestrowałem, niektóre dni, kiedy węgiel był dostępny. W niektórych sortymentach, oczywiście nie wszystko, ale w niektórych sortymentach była dostępność tego węgla nie przez pierwsze 3 sekundy, 5 sekund. Nawet zdarzało się tak, że po paru godzinach czy następnego dnia jeszcze jakiś tam sortyment węgla pojedynczy był dostępny. A więc jest to dobra informacja w kontekście próby prognozowania, jakie będą ceny węgla w najbliższej przyszłości i czy już kupować, czy jeszcze się wstrzymać z zakupami na kolejną ewentualną zimę, która na pewno wystąpi i nie będzie ewentualna, bo nadejdzie za więcej troszkę jak pół roku. I teraz przejdźmy może do strony, która pokazuje nam, jakie są aktualne notowania węgla na giełdach światowych. Strona WNP.pl podaje tutaj, że na giełdzie ARA węgiel spadł do ceny 125 dolarów, w zaokrągleniu tutaj 126-125 za tonę. A więc przeliczając to na złotówki, mamy teraz aktualny kurs 4,46 zł za dolara. Tu mamy kalkulator, ja już to przeliczyłem. Wychodzi 553 zł za tonę surowca. Celowo mówię surowca, a nie węgla, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że ten węgiel przechodzi w zasadzie jako węgiel surowy w postaci 80-70% miału i z tego tylko gdzieś może 1/4 około to jest węgiel grubszy. Grubszy, czyli nadający się zarówno do tradycyjnych takich kotłów, pieców, tych tak zwanych kopciuchów, jak i dla tych kotłów na ekogroszek tak zwany. A więc to trzeba oczywiście jeszcze przesiać, to trzeba przetransportować, no bo wiadomo, że to jest cena prawdopodobnie Loco, Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, więc tutaj jeszcze koszty transportu, ale to i tak jest tanio i wyraźnie widać na tych wykresach wyraźny spadek. Od ceny pół roku temu mieliśmy 460 dolarów, obecnie mamy 124 dolary, a więc czterokrotny prawie spadek cen. Jak to się przełoży na ceny w Polsce? No oczywiście ja tutaj mogę próbować coś wyprognozować na najbliższe miesiące czy tygodnie. Natomiast proszę pamiętać, żebyście Państwo wiedzieli, że to wszystko to są po prostu, to jest wróżenie z fusów od kawy. Ja tu właśnie kawę przed chwilą wypiłem, nie wiem czy tam widać, że tam są fusy w środku, ale nie zamierzam wróżyć z tych fusów, ani też gwarantować, że to co ja tutaj wyprognozuję, no jest to raczej bardziej podobne do prognozy długoterminowej pogody.
Wiadomo, że ona się może sprawdzić, ale wcale nie musi. No ale spróbujmy. Spróbujmy, żeby spróbować przynajmniej odpowiedzieć sobie na pytanie, czy warto już myśleć o robieniu zapasów na przyszłą zimę. Czy może jeszcze się trochę wstrzymać. Także widzimy, że ten trend spadkowy tu jest bardzo wyraźny. Od formacji trzech szczytów, Head and Shoulders, czyli głowy i ramion, o której zrobiłem program jakieś 2 miesiące temu albo trochę dawniej, i ona systematycznie spada. Tutaj było lekkie odbicie, korekta, ale widać, że trend jest stale spadkowy. Nie wiem, kiedy przekroczy $100, ale wydaje się, że spadek na cenę $100 jest nieuchronny w tej sytuacji, więc można by się było tutaj spodziewać jakiegoś małego odbicia i korekty w górę i kolejnej fali spadkowej, która znowu potrwa no, około miesiąca do dwóch, tak biorąc pod uwagę, że te dwie fale są równe co do długości. Teraz należałoby się spodziewać kolejnego odbicia chwilowego i znowu spadania ze 2 miesiące w dół. Tak analiza techniczna wykresów by wskazywała na to. Natomiast tutaj no to nie jest przecież jedyny czynnik, który decyduje o cenach. No bo trzeba by się było przyjrzeć na początku, skąd się w ogóle wziął ten kryzys i ten wzrost cen. Pierwszy wzrost cen zaczął się jako forma odbicia po kryzysie wielkim światowym, gospodarczym, związanym z COVID-em. Tak? One zostało tutaj potem utemperowane przez interwencję rządu chińskiego, no ale i tak cena utrzymywała się na takim stosunkowo wysokim poziomie $120, $150 za tonę. Drugi poważniejszy wzrost i kryzys miał miejsce w związku z wojną na Ukrainie. Tak? I tutaj cena w tym momencie dochodziła już nawet do $480 za tonę, no i utrzymywała się w przedziale $300-$400. To był kryzys związany z wojną. No i teraz widzimy tutaj ten spadek stopniowy od mniej więcej no, jesieni ubiegłego roku, mający miejsce aż do dnia dzisiejszego. Kiedy ten surowiec jest dostarczany w wystarczającej ilości, to cena zaczyna spadać, co tutaj sugerowałoby właśnie na tym wykresie ten spadek cen. No i mamy tutaj informację, tutaj ważną informację, że Chiny za $3,8 miliarda wybudują 3 nowe kopalnie węgla. Tak? Mamy informację z końca ubiegłego roku, że Chiny pobiły absolutny, czy pobiją, no bo to jest z grudnia informacja, ale to już jest potwierdzone, Chiny pobiły absolutny rekord produkcji węgla. Rok wcześniej produkowały około 4 miliardów ton węgla, nie milionów. Polska produkuje kilkadziesiąt milionów ton węgla, 50 parę. Natomiast Chiny produkują 4 miliardy ton. Produkowały, tak? Bo wzrost produkcji był no, olbrzymi, o 10%, o 500 milionów ton, 400-500 milionów ton. No i wyniósł coś koło 4,4 miliarda ton rocznie, tak? Tak więc Chiny, jak gdyby, można powiedzieć, zwiększając produkcję, zrównoważyły ten wzrost popytu, który nastąpił po pandemii. No tak. I tu rzeczywiście można by było powiedzieć, że ten czynnik popytowy i podażowy został tutaj zrównoważony przez tą właśnie nadprodukcję czy zwiększenie produkcji w Chinach, które wiadomo są największym konsumentem węgla, też i producentem oczywiście. Natomiast ta wojna tutaj, która się zaczęła i tym skutkowała tym najwyższym w historii pikiem ceny węgla, no ona nie spowodowała ani zwiększenia, ani zmniejszenia popytu, czy podaży tak samo, no bo dalej wszyscy produkują to, co produkowali, wszyscy zużywają to, co zużywali. Tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o wojnę, ona nie miała na to dużego wpływu. Natomiast zdecydowanie zmieniły się kierunki tych dostaw, tak? Bo do tej pory Chiny brały głównie z Australii, zaś Europa brała głównie z Rosji. No a w związku z obłożeniem Rosji sankcjami przez europejskie kraje, Rosja musiała znaleźć nowe rynki zbytu, co też jakiś czas trwało. Rosja teraz eksportuje do Chin i Indii, natomiast Chiny i Indie nie biorą już z Australii, tak jak do tej pory, głównie, tylko Europa bierze z Australii. Ten węgiel musi płynąć przez pół świata, 2 miesiące trwa transport tego węgla. W związku z tym
jak gdyby pozornie zmniejszyła się podaż tego węgla. Przez jakiś czas oczywiście, ponieważ transport, tak powiedziałem, z Australii do Europy trwa 2 miesiące aż. Więc ten węgiel, on był, tylko że on był na morzu. Przez 2 miesiące ten węgiel był zamrożony na morzu. Jeżeli jakaś firma w Europie, nieważne, fabryka, ciepłownia, potrzebowała nagle węgla, no to co robiła? No zamawiała w Australii. Dobra, przywieziemy wam tam 100 tysięcy czy 1 000 000 ton, ale za 2 miesiące najwcześniej. Natomiast jeżeli firma potrzebowała już, to musiała gwałtownie szukać gdziekolwiek, na jakimkolwiek rynku tego węgla i przebijać ceny. Przy okazji też skorzystali na tym z pewnością spekulanci giełdowi, którzy tam już wiedzą, w jaki sposób spekulować tymi cenami, żeby na tym jeszcze więcej zarobić. A wiadomo, że w mętnej wodzie najlepiej ryby się łowi. A więc przypuszczam, że też nałożyły się na to pewne spekulacje giełdowe. Natomiast to zamieszanie, które powstało właśnie w wyniku tych zmian kierunków dostaw, Europa bierze z Australii, Chiny biorą z Rosji, tutaj ten wcześniejszy kryzys, tak jak mówiłem, bardziej gospodarczy niż związany z jakąkolwiek wojną, bo jeszcze wtedy nie było wojny, też jest związany z tym, że Chiny, mówiąc kolokwialnie, poprztykały się z Australią. Australia oskarżyła Chiny o spowodowanie pandemii przez wyciek tego wirusa z Wuhan. Tam w Wuhan jest laboratorium w Chinach, wojskowe laboratorium, które prawdopodobnie przeprowadza badania nad bronią chemiczną, nawet nieprawdopodobnie, myślę, że na 100% to jest pewna informacja, bo jak Chiny mają takie zaawansowane laboratoria biologiczne, to na pewno tam badają też jakieś bronie biologiczne i stamtąd wyciekł ten wirus, który zakaził cały świat. Australia oficjalnie oskarżyła o to Chiny i zażądała międzynarodowego śledztwa celem wyjaśnienia, co stało się w Wuhan. No i Chiny odpowiedziały na to, że nie będziemy eksportować węgla z Australii, nie damy im zarobić. No już wtedy zaczęły się pierwsze perturbacje tutaj, jak widać. Natomiast te wojenne jeszcze to bardziej podbiły, no ale tak mówię, no wszystko zaczyna wracać do normy, ponieważ no to się, sytuacja się ustabilizowała. Statki płyną z Australii okrężną drogą, nadkładając bardzo dużo, koszt transportu też się liczy, do Europy. Natomiast Chiny i Indie biorą w tej chwili z Australii i z innych kierunków, ale tak jak mówię, ten bilans się nie zmienił, tak? Chiny, Indie i inne kraje i Europa też tyle a tyle potrzebują i tyle a tyle zużywają. Jest jakiś minimalny, czy jakiś tam wzrost gospodarczy, który powoduje wzrost popytu, ale nieduży. Natomiast po stronie podażowej dalej jest ta sama podaż, bo kopalnie dalej funkcjonują, istnieją, a Chiny dobudowały, czy wybudowały dodatkowe kopalnie. I tutaj, jak czytamy, pobijają rekordy produkcji kolejne. A więc przypuszczam, że bilans światowy węgla jest w tej chwili wyrównany, a nawet w pewnym sensie może istnieć nadprodukcja tego węgla. No i ta cena spada. Jaki to będzie miało wpływ na nasz rynek? Bo to chyba najbardziej nas interesuje. Jak się to przełoży na nasz rynek? No w tej chwili ceny na naszym rynku są w granicach około 2000. Tak? No i tak spadły w stosunku do tego, co było 4-5 miesięcy temu, pół roku, kiedy ceny dochodziły do 4000, tak? No to w związku z interwencją rządu gminy sprzedają teraz po 2000, no czasami 1800, w tych granicach między 1800 a 2, więc to ma wpływ na rynek tych sprzedawców prywatnych, czy tam hurtowni, czy jakichś tam innych. Przyjrzyjmy się tym cenom, no są bardzo różne, ale generalnie widać, że oscylują wokół 2000, nawet i poniżej 2000, 1838, 1800, pan Groszek jakiś tutaj mamy za 1199, ale niech was to nie zmyli, to jest pół tony, a więc 2400 byłoby za tonę. Ekogroszek premium za 1600, dość tani. No zobaczmy, no ale raczej będzie niska jakość za 1600 zł. Skreślono 2190 i jest 1590, więc widzimy, że są tutaj ewidentnie zmiany cen.
No, weźmy jakiś inny pierwszy z brzegu, biorę, tutaj niczego nie wybieram, bo mi nikt za to nie płaci. Tutaj mamy taki ekogroszek za prawie 2000 za tonę. Dość dobra jakość, 26 do 28 megajuli na kilogram. Sporo jest tego, jak widać, tu za 1670, ale 900 kg, więc trzeba sobie przeliczyć, będzie trochę więcej. Także tak mniej więcej wygląda w tej chwili rynek węgla kamiennego i ekogroszku. No, nie podejmuję się powiedzieć, bo oczywiście może ktoś powiedzieć, że to jest dobry moment, tak? No ale z drugiej strony można powiedzieć, no zbliża się wiosna. Większość ludzi raczej na wiosnę nie myśli o opale na kolejną zimę. No i też wielu się skończyły po prostu pieniądze z powodu tego bardzo drogiego węgla i ekogroszku ubiegłej zimy. Ktoś, kto zakupił ten ekogroszek po 3000 albo więcej, no po prostu w tej chwili nie ma pieniędzy i na pewno będzie zbierał dopiero na następną zimę, więc na pewno nie będzie się śpieszył z zakupem. Inni myślą właśnie tak jak ja, że on jeszcze spadnie, że powinien spaść, bo ja uważam, że taka przyzwoita cena ekogroszku powinna być w granicach 1000 zł. Jeżeli jest powyżej, to po prostu ogrzewanie węglowe nie bardzo się opłaca, biorąc pod uwagę, że trzeba trochę nałożyć pracy do tego, dołożyć swojej własnej pracy, wynieść od czasu do czasu popiół, od czasu do czasu przeczyścić kocioł, no oczywiście przywieźć ten węgiel, zrzucić go i tak dalej. Natomiast z gazem nie ma takiego problemu, więc dlatego tutaj powinna być pewien rabat dla tych, którzy ogrzewają właśnie ekogroszkiem, tak? No i dlatego uważam, że cena powyżej 1000 zł no, przestaje być atrakcyjna i dla tych osób, które opalają węglem czy ekogroszkiem. Czy ona, ta cena, się zmniejszy czy zwiększy? No, trudno powiedzieć, bo w sytuacji takiej, jak mamy w tej chwili na świecie, raczej nie sądzę, żeby nastąpił wzrost cen. Raczej myślę, że te ceny światowe będą spadać. Natomiast u nas nadal jest problem z węglem, który dawniej sprowadzaliśmy z Rosji, te 9-10 milionów ton węgla opałowego i ekogroszku. Natomiast teraz, żeby równowartość tej ilości sprowadzić, trzeba sprowadzić ze 40 milionów ton węgla, ponieważ, tak jak powiedziałem, groszku, ekogroszku i węgla grubszego jest w tym 1/4, a więc gdzieś około 10 milionów ton można odzyskać, odsiać z tych 40 milionów ton sprowadzonych. W ubiegłym roku państwo nasze sprowadziło około 20 milionów ton węgla. W tym roku do kwietnia jeszcze planują sprowadzić 7 czy 8 milionów ton, czyli to będzie no, jakieś 27 milionów ton. Czy to wystarczy? No, z pewnością wiele osób przerzuciło się na tańszy opał, czy na jakieś drewno opałowe, czy nawet chrust gdzieś tam pozyskują z własnych lasów, zwłaszcza jak ktoś ma swoje, albo miał, czy jeszcze jakieś inne paliwo czeskie, jakiś węgiel brunatny, czy coś takiego, więc to jakieś tam niedobory też pokrywa. Natomiast trudno jest powiedzieć, jak ten balans pomiędzy popytem i podażą, jak się ustawi w ciągu roku. Ja jeszcze osobiście poczekam kilka tygodni co najmniej, a może i 2-3 miesiące i zobaczę, co się będzie dalej działo, bo przypuszczam, że tak wysokich cen nie da się na dłuższą metę utrzymać. 2000 zł jest to mimo wszystko dwukrotnie więcej niż wskazywałby na to taki prosty, rzetelny i zdroworozsądkowy rachunek ekonomiczny. Takie zdroworozsądkowe podejście. Także no, życzę Państwu, żeby węgiel staniał. Wiem, że to nie jest może dobra wiadomość dla sprzedawców tego węgla, czy składów opałowych, które no, miały tego pecha, że kupiły ten węgiel w bardzo drogich cenach jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu. Tak samo jak i gminy, które kupiły go dość drogo. Państwo nasze sprowadzało go, kiedy jeszcze ta cena była grubo powyżej 300 dolarów. Większość tego węgla została sprowadzona, no i teraz trzeba go jakoś zbyć w miarę bez straty. Tak więc nadal są, dlatego ta cena nadal jest taka jakby stabilna i trzymana dalej na tym poziomie. No z powodu właśnie tego, że trzeba się wyzbyć tych zapasów po droższych cenach. No tak więc no, życzę Państwu wszystkiego najlepszego.
Pozdrawiam serdecznie, życzę spadku cen i szczęść Boże.